Siemaneczko, dzisiejszy odcinek będzie takim odcinkiem testowym, może nie testowym. Tak wam chciałem powiedzieć, co sobie kupiłem po prostu ostatnio. Wiecie, no w chałupie jest taka sytuacja, jak się w domu mieszka, w sumie w mieszkaniu to samo. No i ma się jakieś różne tam zadania, a to rower, a to nie wiem, mebel, coś się stanie, jakieś inne pierdoły. No to trzeba mieć w domu zestaw narzędzi. No i ja ostatnio byłem w takim dylemacie, że no nie miałem swojego samochodu, w którym mam te wszystkie swoje narzędzia, gadżety, więc pojawił się problem. Musiałem coś tam poskręcać, a nie miałem nawet głupiego śrubokręta. No i sytuacja trochę słaba. Chłop w domu, a śrubokręta nie ma, no to myślę sobie, będzie słabo. Dostanę słabe noty od kobity, a jak dostanę słabe noty, no to wiecie, to nie dostanę. No, więc żeby dostać i żeby było wszystko dobrze, no to postanowiłem się przygotować i być wielozadaniowym chłopem. Kupiłem sobie zestaw narzędzi firmy Neo. Dlaczego firma Neo? No, wiecie, firma Neo w sumie nie jest to jakiś szczyt technologiczny, ale w robocie używałem wiele razy takich narzędzi, szczególnie kombinerek bocznych, zwykłych kombinerek, no i śrubokrętów, krętaków tak zwanych. I byłem bardzo zadowolony. Nic się nie działo z nimi. O dziwo, kombinerki te boczne do przecinania przewodów, jakichś tam trytytek i innych tam temacików bardzo dobrze sobie dawały radę, nie tępiły się, więc pomyślałem, kupię sobie taki zestawik, fajnie opakowany w jedną walizeczkę. Wiadomo, jakbym miał więcej kasy, kupiłbym sobie na przykład Knipexa, albo bym sobie kupił Werę. No, bardzo porządne narzędzia, mam też parę narzędzi Knipexa, no ale tam za chociażby, nie wiem, zagniatarkę do RJ-ek trzeba dać 700 zł, za obieracz do włókien światłowodowych 700 zł, także tam są, wiecie, ceny naprawdę gigantyczne. Podejrzewam, że za taki zestaw właśnie czy Knipexa, czy Wery, bo Wera też jest bardzo dobra firma, wysokiej jakości mają te narzędzia, dałbym pewnie z dwa koła. A tutaj, proszę bardzo, 122 elementy, naprawdę wypas. 400 niecałych, a 50 zł, brutto. Oczywiście kupione gdzieś tam na Allegro, wybrałem najtańszą ofertę. Szło to do mnie w miarę szybko, przyjechało sobie w takim tam opakowaniu. Nie mogę powiedzieć, że wszystko poszło idealnie. Ja już to otwierałem. Nie to, że z wami otwieram pierwszy raz, ale już to otwierałem. I wam powiem, sytuacja wygląda tak, że przyjechało niby wszystko, ale brakuje jednego klucza nasadowego o rozmiarze bodajże 6. Nawet nie będzie mi się chciało tego reklamować, kupię sobie ten kluczyk gdzieś tu w sklepie za jakieś 6 zł. Uzupełnię ten zestaw i będzie fajnie. Dobra, powiem wam, nie zanudzając, dlaczego kupiłem taki zestaw, a nie inny. On się ma rzekomo składać z 122 elementów i ma dosyć pokaźny zestaw różnych możliwości. Otworzę go teraz, nie będę czytał z tego kartonu. Nie wiem, czy tu będzie tak widać, postawiłem sobie tutaj kamerę. Mamy taką gąbeczkę, jak widać ta gąbka jest niezbędna, żeby ktoś się nie pomylił, jak kupi sobie kiedyś taki zestaw i żeby nie wyrzucił tej gąbki, no bo w momencie, jak wyrzucicie tą gąbkę, te wszystkie drobne klucze, które tu się znajdują, jakieś te właśnie małe na 1/4 nasadowe, jakieś dłuższe, krótsze, to wszystko wam wyleci, to się wymiesza, to po prostu jak do mnie przyjechało właśnie kurierem, to wszystkie te małe, najmniejsze, drobne klucze to było wysypane, było wymieszane. Nie wiem, może tu właśnie gdzieś ta jeszcze szóstka się znajduje w tym całym opakowaniu, ale nie mogę jej zlokalizować, po prostu nie. No, gąbka jest, no, tutaj nawet kawałek już rozerwany, a to wczoraj wypakowane. No ale no nic, takie przyszło. Co zrobić? Tak to jest, jak się przez internet kupuje różne rzeczy i to wtedy tak wygląda różnie. Tutaj mam taką kamerkę, sobie postawię, może będzie widać lepiej te wszystkie klucze, które będę omawiał. Nie wiem. Potem i tak przejadę jakoś tak, żeby było w miarę widoczne. Dobra, nieistotne. Dlaczego kupiłem ten zestaw? Powiem wam tak, zestawów różnych narzędzi jest cała masa. Naprawdę
Firma Neo ma też tych różnych narzędzi mnóstwo, ale wydaje mi się, że ten zestaw jest idealny właśnie do domu. Dlaczego? Bo posiada wszystkie takie niezbędne narzędzia, które mogą się przydać w każdym domu. Mamy młotek. No, kto nie użyje młotka w domu? No, wiadomo, w różnych można okolicznościach użyć młotka. W dobrych i złych. Ale jest. Idziemy po zestaw narzędzi, wyciągamy, mamy młotek i możemy atakować cokolwiek. Powiem Wam tak, obcinaczki boczne, o których mówiłem, są w zestawie. Trochę, powiem Wam, ciężko się wciska te narzędzia w te miejsca. Mam trochę mieszane obawy, czy z czasem, pod wpływem wkładania, wyjmowania tych kluczy, ta obudowa się nie wyrobi. No ale na razie jest nowa, na razie to wszystko tak tu dosyć ciasno wchodzi. Więc wyjmuję dalej. Szczypce płaskie. Ja osobiście szczypcy takich płaskich prawie nie używam w robocie, no ale w domu coś w jakąś wąską, jakąś szparę, szczelinę wsadzić, coś wyjąć, pociągnąć, mamy takie narzędzie. Nie idziemy do sąsiada, nie prosimy się, możemy zaimponować kobicie w domu, jest elegancko. Ona mówi, że jej coś się zepsuło, idziesz, mówisz, proszę bardzo, otwieram swój zestaw narzędzi, działam. Dobra, dalej, kombinerki. Kombinerki eleganckie. Ciekawe w ogóle, czy te narzędzia to są te pojedyncze elementy analogiczne w wykonaniu do tych, które są w sprzedaży, wiecie, na sztuki. Ciekawe, czy to jest ta sama stal, ciekawe, czy ten sam plastik. No właśnie tak mi teraz to do głowy przyszło. Czy to Neo to jest takie Neo, jakie miałem? Dobra, patrzcie, klucz nastawny. Możemy sobie różne te średnice ustawić. Nie wiem, jaki tam zakres on ma, bo oczywiście nie napisali. No nie jest to jakiś gigantyczny zakres, no ale w chałupie, tak jak mówię, to wystarczy. Nie ma takiej potrzeby, żeby były tutaj jakieś nie wiadomo jakie rozmiary. Dalej, ja może wezmę tą kamerkę trochę w rękę, będzie mi trochę lepiej. Teraz to sobie rozkręcę. O. Mam taką kamerę, wiecie, rzadko jej używam. Ale jak widać, może się przydać. Dobra. Co my tutaj mamy takiego ciekawego jeszcze z takich kluczy? Wszystkie klucze płaskooczkowe od rozmiaru, powiem Wam szczerze, od 8 do 19. No, co może w domu być bardziej potrzebne? No, na pewno nie jest to zestaw do warsztatu samochodowego, bo tam mamy bardzo duży przekrój tych rozmiarów. Natomiast no gdzie w domu Ci potrzebne będą mniejsze albo większe klucze? No, 19 to jest, myślę, że max. Czasami może jakiś tam 20 klucz, 2, 21 może gdzieś wystąpić, no ale to już przy jakichś większych sytuacjach. Wydaje mi się, że to jest rozsądne. Zobaczcie dalej. Klucze nasadowe. No wiadomo, nie są to klucze udarowe, no ale wszystko jest chromowane, fajne. Od rozmiaru 32 w nasadce 1/2. 1/2 nasadka. O, 1/2 nasadka pracuje do rozmiaru 12, czyli ta dużą grzechotkę. Mamy tutaj dużą grzechotkę. Sobie możemy tak ją atakować. Zobaczcie. Fajnie wykonana, chromowana. Myślę, że nie ma lipy. I od rozmiaru 14 do rozmiaru 4 mamy już nasadkę na 1/4, taką malutką. Fajnie też mi się wydaje, że to jest wykonane. Nie ma, myślę, że tragedii. No i oczywiście do tych 1/4 mamy duży zestaw takich właśnie przedłużonych nasadek w rozmiarach. Co tutaj jest? Taki najmniejszy rozmiar 4. Powiem Wam, że 4 to ja w życiu chyba nie używałem, jeszcze taka długa. No ale jest. A ten największy to mamy 9. No właśnie, a 10 nie mamy takiej długiej? No dziwne, powiem Wam. Nie wiem, po co jest w takim razie 6. A, dobra, ale jest. 10 jest na dużym. No to już 10 mamy na 1/2. No to tak trochę nietypowo, powiem Wam, że taka z tych przedłużek powinna być 10. No bo ta taka na 1/2 trochę sporawa. No ale dobra, jest.
Jest. Mamy klucz łamany na jedną drugą, na jedną czwartą łamany. Mamy adapter do założenia sobie, ciężko go wyjąć, tylko użyję śrubokręta. Mamy taki tu adapter. To jest adapter do bitów. Bity też są w tym zestawie. Powiem Wam, że no pomyśleli o wszystkim. Bity mamy tutaj w takim małym sobie tutaj cwoncysiu pochowane. Trochę tak dziwnie to wygląda, ale jeszcze to w jakimś oleju jest, jak nie wiem, chyba żeby nie rdzewiały już w samym transporcie. No ale są różne właśnie rodzaje tych bitów wyposażone, więc nie ma problemu. Mamy adapter na właśnie jedną czwartą, na tą grzechotkę, albo do użycia z tym śrubokrętem, który również jest na jedną czwartą. I zarówno może służyć do wkręcania zwykłych tych wkrętów z wykorzystaniem tej oto przyduszki adapteru. Ale to jest, powiem Wam, że montaż tego jest naprawdę srogi. Czyli wściec się idzie. Powiem Wam, montaż tego w tym plastiku jest całkiem srogi. No ale mamy ten adapter, właśnie tak jak widać. Bierzemy sobie właśnie bita, który nas interesuje. Nie wiem, na przykład chcemy mieć mały śrubokręt, płaski. No i montujemy tutaj, w tym adapterze. I sobie możemy działać, kręcić, tak? Widzę, że to wszystko tak jeszcze, wiecie, dosyć mocno spasowane jest. To jest taki... O, ten adapter, tak widać, że to jeszcze wszystko na sztywno chodzi. Nie jest to takie rozdupczone na ostro. Tylko na razie tak rozdupczone jest na łagodnie, więc wiecie. No i co, no, co my tu możemy jeszcze zastosować? Mamy klucz do świec, z tego co zdążyłem zauważyć, z gumą w środku. Klucz numer 16. Możemy sobie wykręcić świecę w kosiarce chociażby. Jeżeli to jest standardowa kosiarka, jakaś normalna świeca, ten klucz nam pomoże. Mamy również przedłużkę do tego klucza, który fajnie nam przedłuży, gdzie tam w cylinder coś mamy wsadzić, więc da się to ogarnąć. Co my tu mamy z takich jeszcze rzeczy interesujących? Na pewno trzeba się nauczyć odkładać te klucze, żeby to zachować porządek, no bo jeżeli nie zachowamy porządku i tu będziemy tak wkładali sobie tak wszystko na lipę, to będzie słabo. Mamy jeszcze klucz 21 do świec nawet, zobaczcie, więc pomyśleli o wielu, wielu rzeczach tutaj w tym zestawie. Dodatkowo mamy różne klucze Torxy. Od 40 rozmiaru do rozmiaru 10. Tylko część tych torksów jest z dziurką wewnętrzną do rozmiaru 10. One są oznaczone jako T10H. A potem mamy od rozmiaru 27 do rozmiaru 8 już pełne torksy, czyli tam bez tej dziurki w środku. Czasami Wam powiem, że występują takie śruby, które wymagają właśnie dziury w torksie. Nie wiem, takie zabezpieczenie, żeby czegoś tam nie rozkręcać, ale jak mamy ten zestaw, wszystko rozkręcimy. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i mamy oczywiście torksy większe jeszcze. No i oczywiście krzyżaki na tą przedłużkę w różnych tam rozmiarach PH3, PH2, PZ3, no i wkrętaki płaskie. Także w domu myślę, że większość rzeczy rozkręcicie i skręcicie, a nawet jeżeli by Wam był potrzebny z tych kluczy ampolowych, by nie pasowało nic, macie ampole jeszcze takie, w takim fajnym sobie rozkładanym plasticzku. Lekko, wiadomo, no, nie jest to najwyższych lotów, tak jak powiedziałem na początku, jakość, no ale mamy wszystko, mamy klucz ampolowy, normalny taki, kanciasty, i mamy również z kulką na końcu, czyli możemy tam w jakichś trudno dostępnych miejscach tymi kluczami sobie manewrować. Ja Wam powiem tak, za 4,5 stówki
Mam wszystko uporządkowane w walizce, w jednym miejscu zamknięte. W każdej chwili, jeżeli mi jest potrzebne, wyciągam, robię, używam. Bez proszenia się, nie chodzę, nie latam. Mogę coś odkręcić, przykręcić. Wiadomo, jak jakieś grubsze remonty, grubsze sprawy, no to trzeba już niestety jakieś dziwne narzędzia czasami zorganizować. Natomiast uważam, że w każdym domu, jak jest tam facet, no chyba, że jest jakaś kobieta, która ogarnia te maciki, jest taka manualna, też powinna mieć taki zestaw. Nawet wam powiem, że ja, jeżeli bym dostał taki chociażby prezent, na przykład na święta, taki sobie zestaw, bardzo bym się ucieszył, bo nie są to gigantyczne kwoty. A jeszcze jak sobie odliczymy VAT, no ja sobie odliczę, więc jak sobie odliczymy VAT jako narzędzia, podatek tam dochodowy, to naprawdę to wychodzi grosze. To nie jest duży wydatek, a znowu wiecie, chodzić do sklepu i dobierać, nie wiem, a potrzebujemy klucza 14, bo coś tam kręcimy. No to ten klucz 14 weźmiemy, kupimy, no i gdzie, do szuflady wsadzisz, będzie leżał w szufladzie, a za 3 miesiące, jak znowu będziesz go potrzebował, będziesz go szukał. Więc jak masz wszystko w jednym miejscu i zorganizowane, no to jest fajne rozwiązanie. Tu jeszcze nie dopowiedziałem, są jeszcze na jedną, drugą takie klucze, nie wiem jak one się nazywają, taki Torx odwrócony, czyli wielogwiazdkowy taki wewnętrznie klucz. Nie wiem, sprawdzę pewnie jak to się nazywa w internecie, jak będę montował film, ale ja takich kluczy generalnie nie używałem, praktycznie do niczego. Gdzieś tam w samochodach występują, powiem wam, jakiś fotel odkręcić, jakieś dziwne rzeczy takie, no to czasami taki klucz może wystąpić. Natomiast w domu, w meblach, w jakichś tam rzeczach raczej nie występuje taki klucz. No więc w sumie tyle, no co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. Macie tutaj podgląd na ogólną sytuację z tymi narzędziami. Opakowanie, które tutaj przyjechało, ważne, gąbka, pamiętajcie, ta gąbka to jest w ogóle najważniejsza, chyba ważniejsza od tych kluczy. Bez gąbki to w ogóle ten zestaw nie istnieje. O, nawet powiem wam, że to się to już tak dosyć mocno poodbijało, no ale nie kosztowało to, mówię, 2 czy 3 tysięcy, więc można sobie na pewne sprawy przymrużyć oko. Ale zapinki działają naprawdę fajnie. Ładnie jest tutaj logo wystawione firmy tej Neo. Walizka robi wrażenie solidnej. Powiem wam, jak ona przyjechała kurierem i nie była za bardzo zadbana przez tego kuriera, bo była dosyć mocno potarmoszona paczka. No to całkiem dobrze to wygląda, nie zniszczyła się w transporcie. Mamy ten właśnie karton, na którym mamy te wszystkie opisane elementy, które występują w zestawie. Mamy zdjęcie podglądowe, jak to wygląda. Z tyłu całkowity opis tych wszystkich elementów. Ja postaram się to wrzucić na film. No i tyle, generalnie tyle. Dzięki za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że komuś pomoże do podjęcia decyzji, o jakie narzędzia w domu powinien mieć prawdziwy chłop. No i tyle. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć.